Cześć, tu Matus i witam Was w kolejnym filmie z serii Prawda czy Fałsz? Na samym początku chciałbym Was poprosić o zostawienie łapki w górę pod filmem, jeśli Wam się spodoba oczywiście, i odwiedzeniu fanpage'a na Facebooku, do którego link macie w opisie filmu. Z góry dzięki wszystkim, ale teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z serii Prawda czy Fałsz, w którym standardowo sprawdzimy 5 Waszych mitów. Pierwszy mit zaproponował Mr. Vernix. Będąc antyterrorystą, gdy zdejmiesz tłumik z M4-1S lub USPS i wyrzucisz tą broń, to terrorysta po podniesieniu jej nie będzie mógł założyć tłumika ponownie. Zatem sprawdźmy to. Jak widać, terrorysta pomimo zdjętego tłumika przez antyterrorystę może założyć tłumik ponownie. Przejdźmy do kolejnego mitu, również bardzo ciekawego, który zaproponował Skafander Burczy. Z nożem biegniesz wolniej, gdy nim wymachujesz. W lewym górnym rogu ekranu widać prędkość poruszania się, więc jak można było zobaczyć, prędkość w ogóle się nie zmienia podczas machania kosą w biegu. Następny mit zaproponował Badgery 15. Nieważne. Można kupować tempki na spawnie przeciwnego teamu. Jak widzieliście, po szybkim przeleceniu na resp przeciwnej drużyny dalej nie mogliśmy otworzyć sklepu. Czyli mit obalony. Kolejny mit zaproponował QB. Jednym strzałem z digla można zabić maksymalnie 3 osoby. Jak widać, nie zabiliśmy 3 osób, a ostatnia osoba dostała 94 damage'a. Niewiele brakło, ale mit jednak obalony. Ostatni mit napisał Kisiel1612. Kiedy przeciwnik będzie miał 1 HP i zabijesz go uderzeniem mołotowa, nie ogniem, to w prawym górnym rogu nie wyświetli się ikona wskazująca, czym przeciwnik został zabity. Jak mogliście zobaczyć, nie pojawia się żadna ikonka, czym zabiliśmy przeciwnika. Było to w tym przypadku rzucenie mołotowa, czyli mit potwierdzony. To już na tyle w 5 odcinku z serii Prawda czy Fałsz. Czekam na Wasze kolejne propozycje mitów w komentarzach. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, wejściu na Facebooka, grupę Steam i wszystko, co macie w opisie. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie, za obejrzenie. Na razie!